life could be a dream. If I could take you up in paradise up above, if you would tell me I'm the only one that you love. Cześć, witam was w kolejnym odcinku z serii Monster Legends. Dzisiaj kończymy sagę, czyli wiadomo, ten specjalny tryb dodany, taki fabularny dość jest. No i właśnie, nie będę znowu puszczać fabuły, bo jest to samo, to jest jedynie inny poziom trudności. No i dzisiaj kończymy właśnie te dungeony sagi pięknej Fajemelis. Tej abominacji. No dobra. No teraz przeciwnicy powinni być trudniejsi. Bo jak widać mają wreszcie jakieś sensowne runy, każda piątka minimum. No i dobra, pora zacząć. Powinienem sobie dać radę, bo mam dość niezły ten team. Dobra, zacznę najlepiej od Mythic Soul tym razem. Chciałem użyć posesji na początku, ale chyba nie ma sensu. O, mogę go na hita rozwalić. Tę podróbę Mordechaja. Na hita wziął moją legendę. No ale to mu i tak chyba za wiele nie dało. Dobra, atakuję ich. Posesja tym razem wchodzi. I wiadomo, to jest to samo co Confuse. To by tutaj lepiej. Dobra, na razie tylko go blinduję. I pora na kolejne negatywne efekty na nim. Wow, coś tam o nie, akurat na priorytet to było. Ale to nic, teraz mi się kontra włączy i usuwanie staminy również. No i też armor się włączy, bo to fioletowe to jest takie jakby dodatkowe punkty życia i jeszcze nie zalicza się do tego, do głównego HP. No to dobra, pora jeszcze raz użyć mega posesji. Sharp Tentacles, czyli wiadomo, macki. O, i teraz specjalny atak dostałem. To piękne zakończenie będzie tej serii. Jeszcze teraz w tym odcinku jeszcze nagram multiplayer. Dostałem jeszcze za to staminę. To już nie ma i tak znaczenia, bo i tak wygrałem. Chyba zakręćmy. I dostanę gemy. No, wolałem lotum, ale to też jest ok. Ten oczywiście skipnę, bo to jest to samo w poprzednim odcinku było. No i jazda. Jazda. Zacznę najlepiej od Souls Horus. Tak jak wcześniej, bo już gościu mnie znowu po prostu zrevenge'ował. Nie wiem, czy to jest on, czy ona, ten przeciwnik mój. Dobra, ważny. No i tutaj najlepiej, żebym użył Dead Designa raczej. No. Wszystkie stany weszły, no niestety, więc trochę posesję zmarnowałem. Tak czy tak, teraz on turę teraz. No ale dobra, teraz Bloody Ashes. Przeciwnik dość łatwy, niższego speeda, całe szczęście miał. Więc teraz mi za wiele nie zrobi. Wiem, że ten mój team trochę bez sensu, nie mam żadnych tortur, przez to nie mogę im co turę zadawać obrażeń. No ale jakoś można tym grać. Oczywiście będzie jeszcze dużo zmian w tym składzie. No i dobra. To by byłoby na tyle. Jeszcze dodam do tego odcinku jakiś opening, jeśli będą jakieś ciekawe chesty. No i to by było na tyle w sumie w tym odcinku. To na razie.